10 ludzi gigantów. Spartiatik! Yeah, boy! Dziesięć. Robert Bobroczki. Widzieliśmy go. Ten 18-letni chłopak, do niedawna uważany za najwyższego nastolatka na świecie, wywodzi się z Rumunii. Jednak obecnie... Nie, on... Dwa lata temu jeszcze nie mieli tych informacji, co mam teraz. Ok? Nie mieli tych informacji. Zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych w Ohio, gdzie wraz z rodzicami przeprowadził się po to, aby móc pobierać nauki w Centrum Szkolenia dla Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. Chłopak ma 2 metry i 31 cm wzrostu. Jest obecnie uważany za najwyższego zawodowego gracza w koszykówkę w Europie i drugie... To jak kciuk. Czy mi się wydaje? Nie da się innej symulacji zrobić, ale wiesz, o co mi chodzi? Jakby tego nie ma i on tak pokazuje. Rozumiesz? Poczekaj, da się. Poczekaj, dla widza muszę dopracować. Patrz, i tego nie ma. Rozumiesz? Teraz? I tak pokazuje. Rozumiesz teraz? No nie da się już inaczej pokazać, no. Jak nie rozumiesz, to luj. Tego zawodowego gracza w koszykówkę w Europie i drugiego pod względem wzrostu gracza na świecie. Wzrost jest w koszykówce nie lada atrybutem, jednak chłopak ze względu na swój bardzo ponadprzeciętny wzrost boryka się również z problemami na boisku. Mimo niewątpliwej przewagi kilkudziesięciu centymetrów nad przeciwnikami, Robert musi ciężko pracować nad swoją ruchliwością i mobilnością, które są jego najsłabszą stroną. Poczekaj, jak on się nazywał? Pisze tak, Robert... Jezu, jak on miał na nazwisko? Wysocki. Robert Wysocki. Nie no, nie pasuje, no bo on jest wysoki, ale to nie pasuje. Broczki. Robert Bobroczki. Dobra, on żyje. I waży 100 kilo. Ten 18-letni chłopak, do niedawna uważany za najwyższego nastolatka na świecie, wywodzi się z Rumunii, jednak obecnie zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych w Ohio, Jezu, gdzie wraz z rodzicami przeprowadził się po to, aby móc pobierać nauki w Centrum Szkolenia dla Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. Chłopak ma 2 metry i 31 cm wzrostu. Jest obecnie uważany za najwyższego zawodowego gracza w koszykówkę w Europie i drugiego pod względem wzrostu gracza na świecie. Wzrost jest w koszykówce nie lada atrybutem, jednak chłopak ze względu na swój bardzo ponadprzeciętny wzrost boryka się również z problemami na boisku. Mimo niewątpliwej przewagi kilkudziesięciu centymetrów nad przeciwnikami, Robert musi ciężko pracować nad swoją ruchliwością i mobilnością, które są jego najsłabszą stroną. 9. Elizani de Cruz Silva. O tej dziewczynie oraz o jej narzeczonym było już jakiś czas temu głośno w internecie. Jednak ostatnio para zyskała rozgłos ponownie, a to z racji swojego ślubu, dzięki któremu dziewczyna została okrzyknięta najwyższą panną młodą na świecie. Elizany ma 2 metry i 3 cm wzrostu, a jej obecny mąż jest od niej o ponad 40 cm niższy. Para spotykała się przed ślubem przez 3 lata i po roku wspólnego mieszkania To wygląda jak z filmu Avatar! Zwykły człowiek obok tego niebieskiego takiego. Identyczne, nie? Oni tak właśnie wyglądali. Ja pieprzę. Avatar cosplay. Zdecydowała się zalegalizować związek. Nice. Jak oboje zgodnie przyznają, różnica wzrostu nie stanowi dla nich żadnego problemu. 8. Andrew the Giant. To amerykański zapaśnik, wrestler i aktor francuskiego pochodzenia, urodzony w 1946 roku w Grenoble. Żył zaledwie 46 lat. W ringu zadebiutował w 1963 roku, ale największą sławę przyniosły mu starcia z legendarnym Hulkiem Hoganem. Andrew był mistrzem w wrestlingu amerykańskiej federacji WWE zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
Jego wzrost wynosił 2 metry i 24 cm i był wynikiem gigantyzmu, czyli choroby spowodowanej nadmierną ilością hormonu wzrostu. Ciekawostką jest fakt, że wizerunek zapaśnika był wykorzystywany przez Sheparda Fairleya, jednego z pierwszych artystów zajmujących się tak zwanym street artem, czyli sztuką umiejscowioną w przestrzeni publicznej. Na przełomie XX i XXI wieku w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych można było zobaczyć wizerunek zapaśnika wraz z charakterystycznym logiem eBay, które później przerodziło się w markę odzieżową. No niepodobnie. 7. Jeff Dabe. W 1963 roku w Stanach Zjednoczonych w Minnesocie urodził się chłopiec. Wszystko byłoby z nim w porządku z jednym wyjątkiem. Chociaż z medycznego punktu widzenia jego dłonie były zdrowe, to nie wiadomo dlaczego były znacznie większe niż być powinny. W wieku 10 lat chłopiec przez swoje nienaturalnie rozrośnięte ramiona otrzymał przydomek Papaj. Z wiekiem mężczyzna rósł, a jego dłonie i ramiona również rosły, jednak bardziej niż powinny. W latach 70. Jeff zdołał nawet wystąpić w profesjonalnych zawodach siłowania się na rękę, mimo tego, że był wtedy jeszcze nastolatkiem. Następnie przeszedł w tym sporcie na zawodostwo i mimo obecnego wieku ponad 50 lat, dalej startuje i dalej odnosi sukcesy. Nie wiadomo, co spowodowało takie rozrośnięcie się tkanki mięśniowej na dłoniach i ramionach mężczyzny, jednak w porównaniu z wymiarami przeciętnych osób, ręce i ramiona Jeffa są po prostu ogromne. 6. Sayad Garibi. To ten, co się ma z tym Wojtkiem Golum napieprzać? Nice. Nazywany irańskim Hulkiem lub perskim Herkulesem, mężczyzna podbił internet w wielu zakątkach świata szturmem w bardzo krótkim czasie. Wszystko zaczęło się od publikowania zdjęć w internecie, a skończyło się międzynarodowym sukcesem. Ten 26-latek od lat ćwiczył na siłowni, co w połączeniu z warunkami genetycznymi, specjalistycznie dobranym treningiem oraz rygorystyczną dietą zaowocowało niesamowitymi rezultatami. Sportowiec waży 155 kg, ma 186 cm wzrostu i jest w stanie podnieść 175 kg i twierdzi, że jego ciało składa się... Jest w stanie podnieść co? 76 cm wzrostu i jest w stanie podnieść 175 kg i twierdzi, że jego ciało składa się wyłącznie z mięśni. Przez mało jak na takiego bika. Co? No chłop jakoś popieprzył coś. Jedno jest pewne, mężczyzna jest niesamowitych wręcz rozmiarów i dzięki nim dorobił się niemałej, bo liczącej sobie niemal 400 tysięcy obserwujących publiczności na... On ma 1,65 m? No możliwe to jest. Instagramie. 5. Sandy Allen. To Amerykanka, która w 2008 roku była najwyższą żyjącą kobietą na świecie. Została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższa kobieta świata w 1976 roku ze wzrostem 232 cm. Jej anormalny wzrost był spowodowany nowotworem przysadki mózgowej, w wyniku którego doszło do niekontrolowanego uwalniania się hormonu wzrostu. W wieku 22 lat przeszła operację mózgu, która pozwoliła na częściowe zahamowanie wzrostu i ograniczyła w pewnym stopniu dalsze problemy medyczne związane z gigantyzmem. Kobieta wystąpiła w kilku filmach i programach dokumentalnych. Ostatnie chwile spędziła w domu seniora w Shelbyville w stanie Indiana w USA. 4. Zen Yinlian. Urodzona w 1964 roku, żyła zaledwie 18 lat. Jej wzrost jest największym udokumentowanym wzrostem u kobiety na świecie. Urodziła się w Hunan w Chinach i spędziła tam całe życie. W latach 80. była prawdopodobnie najwyższą żyjącą osobą na planecie. Dziewczyna liczyła sobie zawrotne 248,3 cm wzrostu, jednak nie mogła w pełni... Ty! Ja się nie śmieję oczywiście z nich. Ale strzelam, że na grupkach o teoriach spiskowych to zdjęcie wstawiają jako dowód na UFO. Na 100%. Tutaj nie masz tu śmiać, serio. Na 100% jest coś takiego. Jakbym wszedł na pierwszą lepszą grupkę na Facebooku, to by pewnie było to zdjęcie. Naprawdę, no zobaczcie. Przecież jakbyś ty to zobaczył, jakby wyrwane z kontekstu, też byś się mega zdziwił. Pełni się wyprostować ze względu na liczne wady i problemy zdrowotne. 3. Sultan Kosen.
Urodził się 10 grudnia 1982 roku w Turcji. Zajmuje się farmerstwem, ponieważ jego wzrost nie pozwolił mu na ukończenie lokalnej szkoły. Obecnie jest najwyższym żyjącym człowiekiem na świecie. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa z wynikiem 251 cm, a wynik ten byłby jeszcze większy, gdyby Sultan poddał się terapii, dzięki której w jego organizmie zahamowano wydzielanie się hormonu wzrostu. Mężczyzna nosi spodnie długości 126 cm, rękawy w jego ubraniach muszą mieć co najmniej 97 cm, jego dłonie mają ponad 27 cm długości, a rozmiar jego obuwia według skali europejskiej to 58. 2. Wajno Myliryn. To mężczyzna, który w latach 1940 do 1963 był najwyższą osobą żyjącą. Cierpiał na agromegalię, czyli chorobę, przez którą organizm wydziela nadmiar hormonu wzrostu. Urodził się w Helsinkach w Finlandii. Oprócz bycia najwyższym na świecie, był również najwyższym żołnierzem w historii. Po wyjściu z wojska podróżował po Europie jako członek grupy cyrkowej. Następnie zajmował się hodowlą kurczaków na jednej z fińskich wsi. Miał dokładnie 251 cm i 4 mm i mimo swojego wzrostu charakteryzował się wyprostowaną sylwetką i sprawiał wrażenie silnego i zdrowego mężczyzny. No najnormalniejszy. 1. Robert Wadlow. Urodził się w 1918 roku. Dziękuję bardzo, Termos, za 3 miesiące. W Alton w Illinois żył 22 lata i był niewątpliwie najwyższym znanym medycynie człowiekiem na świecie. W 5 roku życia mierzył 155 cm wzrostu, a w 3 klasie szkoły podstawowej przerósł nauczyciela. Gdy miał 13 lat, mierzył już 224 cm. Ostatecznie osiągnął wzrost... On ma 13 lat na tym zdjęciu! To jest, widzowie, tak, jak w Simsach się bawisz wzrostem swoich dzieci. Nie no, głupi żart, nie mi dalej. Centymetry. Ostatecznie osiągnął wzrost 272 cm i wagę 222 kg. Od młodości był członkiem objazdowego cyrku i to dzięki tej pracy zdobył międzynarodową sławę. W cyrku nie był przedstawiony jako dziwadło, tylko jako zdrowy, silny mężczyzna z niewyobrażalną siłą fizyczną. Współpracował również przy reklamie z firmą, która wykonywała dla niego buty. Niestety w 1940 roku doznał obtarcia kostki podczas jednego z występów, co przerodziło się w zakażenie i zakończyło jego życie i karierę. Co? W Stanach Zjednoczonych w kilku miejscach... Jezu, jakie czasy! Ty obtarłeś kostkę i deduwa? Co? Jego życie i karierę. W Stanach Zjednoczonych w kilku miejscach można podziwiać jego pomniki, m.in. w jego rodzinnej miejscowości Alton, gdzie władze uhonorowały go pomnikiem w skali 1 do 1. Boże, wysoki typ fest. Czemu tyle minusów? Jakiś fake jest? Myślałem, że to Kononowicz. Andrew... Ja pierdzielę, no i po co tak piszesz? Flank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!